Czy kojarzysz takie wydarzenie jak Fame MMA? Fame MMA, tak, słyszałam, bo też chyba jakiś chłopak sobie niedawno nogę tam złamał na Fame MMA. I Adam też był na jednej gali Fame MMA. I co o tym sądzisz, o takich biciu się znanych i lubianych? Ja w ogóle nie lubię przemocy, nie lubię patrzeć, jak ktoś się bije. Zupełnie nie sprawia mi to przyjemności. No ale co kto lubi, tak? No ja wolę inne rodzaje rozrywki. Wydaje mi się, że można dużo fajniejszych rzeczy, na przykład potańczyć. A gdyby Adam zechciał wziąć udział właśnie w takim MMA, czy wyraziłaby zgodę? Absolutnie nie. Adaś nie ma... Adaś wie, że nie, ja bym nie pozwoliła. Nie, nie, nie. Jak? Teraz bym musiała wskoczyć na ten ring, jakby coś mu się stało. Teraz w najbliższym tym Fame MMA będzie brała udział Marta Linkiewicz, nie wiem czy kojarzysz, to jest taka afera związana z pewnym zespołem, oraz siostra Godleska. Powiedz mi, jak obstawiasz, która z nich ma większe szanse na wygraną? No wydaje mi się, że Marta Linkiewicz chyba ma większe szanse, chociaż nie wiem, bo tu jest raczej takie porównanie, kto kogo pierwszy zabije, czy tipsem, czy masą, czy... Wiesz, już nie można na to pospojrzeć. Wydaje mi się, że... Ojej, to też jest ciężki po prostu, nie? No ja bym obstawiała Martę Linkiewicz, bo jest większa od sióstr Godlewskich i wydaje mi się, że jest bardziej niebezpieczna, nie wiem. Będziesz oglądać? Boję się, że będzie to oglądała teraz i wiesz, jeszcze mnie pobije. Nie, na pewno nie będę oglądać.